Kurwa, ziomek, powiedziałbym ci co. Ja wcześniej rozwijałem swój poprzedni film, Atak Paniki, tutaj na ekranie w szkole Wajdy. I ten kurs był dla mnie bardzo pomocny, zwłaszcza, że to był mój pierwszy film, więc tym bardziej. Ważne jest to, żeby zderzyć się już na tym etapie rozwijania naszego filmu z innymi opiniami, zobaczyć, jakie są niebezpieczeństwa i mieć szansę na to, żeby później to poprawić. Stary. To są dwie sceny, które kręciłem z mojego projektu pod tytułem Lubiewo, który jest adaptacją powieści Michała Witkowskiego. Jedna ze scen to jest tak zwany podryw luja przez dwie cioty. Za pierwszym razem próbowałem zorientować się, w jaką stronę pójść z tym, jak taką sytuację podrywu opowiedzieć i jak w małej przestrzeni ciasnej stworzyć jakąś ciekawą sytuację. A jak możesz po świecie chodzić? Ten plan wszystko zweryfikuje, więc wydaje mi się, że to jest narzędzie zarówno pomocne w tym, żeby pracować nad tekstem, ale też w tym, żeby powoli zacząć szukać języka filmowego dla tego filmu, który chcemy zrobić. Już. Druga scena, którą kręciłem, była dużo bardziej dramatyczna i to była zresztą bardzo trudna scena i duże wyzwanie dla mnie, żeby to zrobić, bo to jest scena w zasadzie o rozpaczy, mógłbym powiedzieć, o tym, jak jeden z bohaterów po prostu wybucha i daje do zrozumienia, że już więcej nie może znieść tego sytuacji, w której się znalazł. Ponieważ już nie mam siły znosić upokorzeń. Już mam kurwa dosyć. Każda taka dyskusja po scenie, którą już zrealizowaliśmy i teraz dajemy do obejrzenia dla wszystkich uczestników i dla naszych tutorów tutaj, to jest wszystko tyle dobre, że no pojawiają się choćby takie kwestie na temat tego, jak opowiadać geja, jak powinno się grać geja, czy to jest za dużo, czy za mało, w którą stronę i tak dalej. To są wszystko pytania, które być może, oczywiście gdzieś tam miałem je w głowie, Ale to mi bardzo pomaga też zweryfikować i spróbować odpowiedzieć na te pytania. I to jest właśnie moment, jeszcze zanim wejdziemy na swój plan, na plan filmu, to jest moment, żeby te rzeczy zweryfikować, żeby się do tego przygotować. Kurwa. Traktuję ten warsztat jako szansę na to, żeby spróbować jakiegoś aktora, czyli zrobić takie zdjęcia próbne, profesjonalne dla niego. I przygotować ten plan, kostium, wszystko tak, że on może w to wejść i to są chyba najlepsze zdjęcia próbne, jakie aktor może mieć. Tutaj to jest dobre, no bo możemy już spróbować sceny i zobaczyć taki kawałek filmu i zobaczyć, czy ten kawałek filmu pracuje z tym aktorem, czy nie. Obydwie te sceny, które kręciliśmy tutaj, nakręciliśmy zupełnie inaczej. Jedną nakręciliśmy, powiedziałbym, bardzo statycznie, z kamery na statywie. Drugą scenę nakręciliśmy całą z ręki. To było dla mnie wystarczająco już fajne takie odbicie, że mogłem zobaczyć dwie sceny zupełnie inaczej nakręcone i teraz mogę zdecydować, który styl, który kierunek wydaje mi się bliższy dla tego projektu. Nie wracaj tu. Nigdy.